chwili Muzeum Historii Katowic w Nikiszowcu zaprezentowano audioprzewodnik po historycznej dzielnicy Katowic, Nikiszowcu. Narratorem historycznej opowieści o Nikiszowcu jest Kamil Durczok. Autorką tekstu została Joanna Tofilska z Muzeum Historii Katowic, a opracowaniem całości zajęła się Anna Dudzińska z Polskiego Radia Katowice. Takie miejsca jak Nikiszowiec właściwie nie mogą być zwiedzane bez przewodnika, prawda? A no, tylko w grupie możemy poprosić przewodnika, żeby nas oprowadził. Jeśli ma się na uszach słuchawki i takiego mówionego przewodnika, to tak jakbyśmy wchodzili w to miejsce, jakbyśmy poznawali też trochę mieszkańców. Tego właściwie nawet taki przewodnik, który prowadzi grupę i opowiada, w którym roku został ufundowany kościół świętej Anny w Nikiszowcu, nie jest w stanie powiedzieć. To mi się wydaje, że jest taki inny rodzaj zwiedzania. Tylko nie chodziło, audioprzewodnik tak, bo on po prostu według mnie najlepiej się nadaje w takie miejsca, ale chodziło mi też o inny rodzaj audioprzewodnika. Nie taki, w którym nudny lektor opowiada o tym miejscu, ale właśnie ludzie związani z tym miejscem opowiadają o nim. Audioprzewodnik po Nikiszowcu, który właśnie dziś prezentujemy, ma w sobie coś wyjątkowego. Nie jest to tradycyjny przewodnik, który głosem narratora prowadzi po najciekawszych miejscach, opisując ich walory artystyczne czy historyczne, ale jest to przewodnik, który pozwoli poznać ducha tego miejsca. Bo Nikiszowiec nie jest tylko atrakcją ze względu na swoją architekturę zachowaną w niezwykle dobrym stanie, ale jest przede wszystkim miejscem, jest kawałkiem miasta, które ma swoją społeczność, które było tworzone przez ludzi. I historię tych ludzi, ich wrażenia, ich opinie właśnie w tym przewodniku możemy usłyszeć, bo bohaterami, a zarazem przewodnikami po Nikiszowcu nie jest przewodnik z wyuczoną wiedzą, tylko są ludzie, którzy tu spędzili kawałek swojego życia, dla których to miejsce jest niezwykle cenne i stanowi fragment ich serca, ich duszy, jednocześnie tworząc duszę Nikiszowca. Projekt jest bardzo ciekawy, myślę, że i tak jest to łagodne określenie, powiedziałbym, że jest świetny. Nikiszowiec bardzo potrzebuje przewodników tych tradycyjnych, żywych, nazwijmy to, ale też potrzebuje wsparcia i te audioprzewodniki, które my dziś proponujemy zwiedzającym, to jest bardzo ważne i bardzo dobrze przygotowane wsparcie. Audioprzewodnik jest kolejnym ważnym narzędziem w promocji Nikiszowca i samych Katowic. Od kilku lat zmiany, jakie zachodzą w tej dzielnicy, coraz bardziej podnoszą atrakcyjność Nikiszowca. Cieszymy się bardzo, że udało się ten projekt zrealizować. Ta, że tak powiem, możliwość zaangażowania nowoczesnych technik multimedialnych w zwiedzaniu katowickiego Nikiszowca była dla nas takim wyzwaniem, ale jakże przyjemnym okazał się efekt, który dzięki współpracy uzyskaliśmy, a jest to dla nas niezwykle istotne, bowiem promocja Nikiszowca wpisuje się w strategię promocji miasta Katowice. I rzeczywiście katowicki Nikiszowiec staje się powoli takim miejscem, które przyciąga turystów, już nie tylko mieszkańców naszego miasta i aglomeracji, ale coraz częściej mieszkańców innych części Polski i nawet turystów zagranicznych, a to narzędzie ma służyć właśnie popularyzacji tego miejsca w taki sposób przyjazny i przyjemny. Nie ma potrzeby, żeby chodzić od punktu do punktu, od kiosku internetowego do kiosku internetowego, tylko dzięki takiej możliwości właśnie audioprzewodnika będzie można zwiedzać Nikiszowiec trochę na własną rękę, a jednocześnie słuchając znanych nam bardzo często głosów. Oczywiście ta prezentacja zostanie przygotowana też w różnych językach po to, żeby była możliwość właśnie odsłuchania takich ciekawych historii związanych z Nikiszowcem w językach na przykład angielskim czy niemieckim. Już od kilku lat Nikiszowiec zmienia swoją dostępność, czy remonty przeprowadzane w wcześniejszych latach, czy remont filii Muzeum Historii Katowic, dawnego Magla, w którym dziś mamy okazję być, są najlepszym dowodem na to, że Nikiszowiec staje się coraz bardziej przystępny, a infrastruktura tego miejsca też sprzyja odwiedzaniu go. Działa tu punkt informacji turystycznej, otwierają się nowe kawiarnie, w związku z tym miejsce przyciąga już nie tylko tą swoją wyjątkowością, o której możemy przeczytać, ale także tymi rzeczami najbardziej banalnymi i potrzebnymi ludziom do tego, by miło spędzić czas na poznawaniu właśnie duszy tego miejsca. Ciągle mamy zwiedzających, są to osoby z coraz dalszych miejsc, przyjeżdżają do nas osoby z całej Polski i często jest tak, że trudno im o tym wszystkim, szczególnie w weekendy, co tu na Nikiszowcu jest, opowiedzieć.
I tę lukę, tę niszę wypełniają właśnie prezentowane dzisiaj audioprzewodniki. Z audioprzewodnika można korzystać, wypożyczając specjalne urządzenie w punkcie informacji turystycznej na Nikiszowcu zlokalizowanym w filii Muzeum Historii Katowic przy ulicy Rymarskiej 4 lub poprzez ściągnięcie specjalnie przygotowanego pliku w formacie MP3 ze strony www.katowice.eu/Nikisz. Stoimy przed punktem informacji turystycznej i filią Muzeum Historii Katowic. To tutaj rozpoczynamy spacer po miejscu niezwykłym. Zapraszamy wszystkich, wspaniały sprzęt, bardzo dobrze przygotowany, w pełni profesjonalny, za darmo, do wykorzystania myślę w całym tygodniu, bo co prawda są przewodnicy, którzy mogą w ciągu tygodnia oprowadzać, ale myślę, że każdy na początek chciałby tego dobrze reklamowanego audioprzewodnika spróbować. Zachęcam wszystkich naszych gości do używania, wykorzystywania audioprzewodników. Koszt stworzenia tego godzinnego słuchowiska to ponad 24 tysiące złotych.